Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy, w końcu udało mi się przekroczyć próg 14 tysięcy puszek. Więc w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie ostatniego darmowego megaboxa z Alei Pucharków. Dodatkowo w sklepie mam do kupienia super ofertę 4 razy megabox za 139 gemów. A tą ofertę dzisiaj też sobie kupimy. Ale zanim otworzymy aż 5 skrzynek, umówmy się, za każdą skrzynkę zostawcie 2000 łapek. 10 tysięcy łapek pod tym filmem, ja będę mega zadowolony i wam wdzięczny. No i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, ponieważ 60% oglądających jeszcze tego nie robi, a mi jest z tego powodu bardzo przykro. Moi drodzy, jeszcze muszę wbić 200 pucharków i zamykam totalnie Aleję Pucharków. No jestem mega ciekawy, czy w przyszłej aktualizacji Aleja Pucharków zostanie rozszerzona. Okej, moi kochani, zaczynamy opening, trzymajcie mocno kciuki, żeby coś wypadło ze skrzynki z Alei Pucharków. Let's go! Uwaga! Boom! 464 golda, 2 tikety, no i niestety tylko 11 klejnotów. Pierwsza oferta za nami, niestety nic ciekawego nie wypadło, ale chciałem wam jeszcze zakomunikować, że jeżeli jesteście aktywnymi graczami i gracie w Brawl Stars i chcielibyście dołączyć do mojego klanu, to zapraszam was do The Farel Team. Aktualnie klan jest drugi w Polsce, mamy 2 miejsca wolne. Od 15 tysięcy puszek rekrutacja. Chciałem was zaprosić jeszcze na mojego Instagrama oraz Discorda, na którym jest ponad 17 tysięcy osób. Link znajdziecie w opisie. Koniecznie dołączcie. Okej, moi kochani, kupujemy kolejną ofertę. Trzymajcie mocno kciuki, że coś wypadło. I pamiętajcie, zostawcie łapeczki w górę. Dla nas twórców jest to naprawdę mega ważne. Każdemu twórcy zostawiajcie, jeżeli was o to prosi grzecznie. 506 monet. 3 bilety na wydarzenie i 5 klejnotów. No niestety, nic ciekawego. Kolejna oferta, let's go! Woo! 512 monet, 3 bilety i 6 gemów. Słabiutko, let's go! Uwaga! 482 monety i tylko bonus! Dlaczego? Ok, kolejny megabox i boom! 497 monet. Yes! Mamy to! Jest na moc szok bitewny do Shelly. Pociski super ataku Shelly spowalniają wrogów na 3 sekundy. Woo! Już myślałem, że nic nie wypadnie. Powiem wam, że ostatnio ten szok bitewny miałem w sklepie, ale stwierdziłem, że szkoda mi jest 2000 golda na ten Star Power, ale cieszę się, że wypadł już ze skrzynki, że mam już go z głowy i już następnym razem nie wypadnie, tylko będzie szansa na zdobycie innych Star Powerów. 6 biletów na wydarzenie oraz 3 klejnoty. To co, moi drodzy, skoro wypadł nam szok bitewny do Shelly, przydałoby go się przetestować. Sprawdźmy, jaką tutaj mamy mapę. Mamy mapę bijatyka pod skałą z leczącymi grzybkami. No dobra, przekonajmy się. Okej, moi drodzy, sprawdźmy, czy na pewno ta Shelly jest troszeczkę lepsza, kiedy mamy Star Power, który spowalnia na 3 sekundy graczy. Dobra, 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 to jakaś... Ała, Jessie jeszcze mnie trafiła tą kuleczką swoją. Dobra. Postaram się jeszcze ją porobić. Aj, ona poszła w drugą stronę. Szkoda. Mamy Brocka, którego nie zdążyłem dogonić. No najgorzej. Tu sobie stajmy w tych krzakach. Mam nadzieję, że ta Jessie podejdzie bliżej i że uda mi się ją obić. Ona chyba mnie widziała, więc tu jest mega słabo w tym momencie. Dobra, ten Brock się wystrzelał z rakiet, z tego co widzę. Tak jest. I zabieram mu tego Power Cubesa. Nie ma Star Powera na 4 rakiety, nawet nie widać gwiazdki koło niego. On jeszcze bardzo słabo strzela, moim zdaniem. Mam nadzieję, że do końca meczu będzie tak słabo strzelał. Tu mamy Shelly i Rose w krzakach, ale tu będzie zadyma, widzowie. Dobra, tą Shelly... Muszę sobie ulta nabić, po pierwsze. O kurczę, Frank. Dobra, uciekam, uciekam, mam grzybki, mam grzybki. Wow. O mały włos bym zginął. Tutaj się naprawdę otarłem o śmierć. Rosa. Ult. Leży. Wow. Tak myślałem, że ona stoi tu w krzakach. Na szczęście udało mi się ją pokonać. Tam jest Bibi na trzecim, której mogę drogę odciąć tutaj, jak ktoś będzie ją dojeżdżał. Dobra, raz, dwa, trzy. Pięknie. Okej. Okay. Ulcik. Spowolniona. I leży. Dwa Power Cubesy mi oddaje swoje. Pięknie. Mamy 5 już Power Cubesów. Bałem się o te Power Cubesy, że w tym meczu żadnego nie zdobędę i będę naprawdę słabo bił, a później, wiecie, będę miał starcie z jakąś Shelly albo jakimś bólem i będzie tragedia. Okej, ona nie trafiła jeszcze ultem, ta Shelly. Tu auto-ataczek był zagrany mocno. Pyk, obita. Dobra, tam ją Leon dojedzie, tak jest. I ten Leon jest gdzieś tu w krzakach, ja go ultuję. Bomba, bomba, leży. Z Jessiką mam teraz wielkie starcie.
No i bomba, no i niestety. Mało brakowało, prawie że porobiłem tą Jessie. Jeszcze jeden strzał i by była porobiona. Powiem wam, ten Star Power naprawdę daje przewagę. Jak widzieliście, ta Bibi na przykład nie mogła do mnie podbiec, kiedy ją uderzyłem, ale generalnie mi się wydaje, że drugi Star Power do Shelly, czyli Plaster, jest bardziej opłacalny grając Shelly. W takim momencie jak teraz by mnie uleczył, a ja bym z pewnością dobił tą Jessie. Okej, zagrajmy sobie jeszcze jakiś tryb. I w poprzednim odcinku powiedziałem wam, że wszystkie postacie mam ulepszone. Popełniłem błąd, ponieważ Mortisa nie zauważyłem, że mam nieulepszonego na poziom 9, więc zróbmy sobie to w tym momencie. Tak jest i teraz wszystkie już postacie mam ulepszone na poziom 9. W końcu. Dobrze, zagrajmy sobie teraz nowy tryb, na przykład... O! Barleyem. Barleyem, starcie solo. Tutaj mamy przekozacką mapę dla trollerów. No to zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, lecimy z kolejnym meczykiem. Powiem wam, że bardzo często, gęsto ostatnio gram ten tryb. Tylko że tutaj trzeba całkiem inną taktykę obrać. Nie można na przykład wbijać się, o, tak jak ja teraz po te skrzynki, bo ktoś tam może być i jesteś łakomym kąskiem dla niego. Ja to może... Okej, udało mi się zebrać, fajnie. Nigdy tak nie robię, teraz mi się udało. Ja tu zazwyczaj trzymam dystans, bo wszyscy tutaj się pchają. A tutaj wiecie, jak grasz trollerem, to masz mało życia. Każdy może cię łatwo obić. Dobra, to jakiś jest Barley, który mnie nie widzi, a ja go widziałem. Okej, też mam tutaj Dynamike'a i Tika z prawej. Okej, ten Dynamike powinien dostać plackiem. Dostał. Dwa razy. Pięknie. Odzyskaliśmy życie. Go już z nami niestety nie ma. Weźmy sobie te Power Cubes'y jeszcze. Okej. I musimy teraz, wiecie co? Ulatniać się stąd. Bo... Okej, Barley kolejny. Dostał. Bo ten Dynamike na przykład na dole może nam namieszać. Mimo, że ma dwa Power Cubes'y, może namieszać. Jakby z każdej strony mnie ktoś obił, gdzieś Tick na przykład, jeszcze by rzucił Barley coś, albo ten Dynamite Ulta, no to bym miał już tutaj przekichane. I tak już mam mniej życia niż on. On, widzę, kogoś tutaj powalił. No muszę tutaj mega być ostrożnym, jeżeli chodzi o to. Dobra, teraz powinien dostać. Tak, dostał. Okej, 3800 życia. Troszeczkę lepiej niż te postacie. Dobra, dostały. I teraz wiecie co? Gdy dam Ulta w tego Barleya, prawdopodobnie go zabiję. Tak jest. Woo! Udało się. No tutaj zaryzykowałem. Wszedłem na środek. Zazwyczaj chodzę w koło, bo na środku stoi jakaś Shelly, Mortis albo El Primo. I wtedy jest bardzo słabo. To teraz, moi drodzy, zagrajmy sobie ten sam tryb, ale na przykład Tickiem. Tickiem to już w ogóle będzie luksus. Okej, zadymiarze. Lecimy z kolejnym meczykiem. Tutaj... Czy ktoś jest? Spike. O kurczę, Spike w sumie na tą mapę... Wow! Też nie jest głupim pomysłem. Podkręcona piłka, podejrzewam, ładnie by tutaj siadała. Tylko że właśnie później taki Spike by miał problem. O, no właśnie, bo ma mało życia. I z takim Tickiem też ma problem. Spike też super szybki, jakoś nie jest. Morty, zginiesz? Zginiesz. Dobrze, wow. Już myślałem, że mnie dojedzie. Serio, jeden strzał wystarczył, żeby sobie zregenerował życie. Ale udało mi się jakoś go pokonać. Kolejny Mortis, właśnie o takich Mortisach wam mówiłem. Takich Mortisów jest tutaj dużo. Rzucę sobie pod nogi, hop. Dobra, on spanikował. On i tak ma mniej życia ode mnie, więc tutaj nie wiem co to miało znaczyć, że on tutaj chciał spokusować ten kamień. Chyba może mu się, nie wiem, touchscreen popsuł w telefonie. Nie mam pojęcia. Trzech zadymiarzy, zobaczcie, jak to szybko tutaj idzie. To w sumie skrzynkę, wiecie co, możemy sobie rozwalić. Ciach. Mamy 6 kubów, no i pięknie. I teraz się boję tych krzaczków. Tu nie ma. Tam ktoś jest na 7, to jest chyba 8-bitowiec. Na 8-bitowca jest tylko jedna taktyka. Głowa. Ale po wczesnym wystrzelaniu się 8-bita z jego naboi. Kurczę, gdybym tego Dynamike'a rozwalił, to bym dostał całe życie. Tak jest, ja dostałem całe życie. I teraz, moi kochani, musimy to zrobić mądrze. Jest 8-bitowiec na 11. Leci głowa i spamujemy w niego. No niestety nie udało mi się uderzyć głową. Mogłem pierw zaspamować, dopiero uderzyć głową. Dobra. Spam. On ma mniej życia niż ja, on musi podejść. On mnie tak nie trafi przecież, zobaczcie, jaka kozacka taktyka. Boom, 1400, dobra. And the winner is Farel. Powiem wam, że mega, ale to naprawdę mega łatwo mi poszło tym tickiem. Okej, skoro mowa o Spike'u, weźmy sobie faktycznie może podkręconą piłkę i zobaczmy, jak nam pójdzie w tym trybie Spike'iem. Dawno Spike'iem nie grałem.
No mam nadzieję, że tutaj się sprawdzi ta postać, tylko że wiecie, jak trafimy na samych Barley'i podczas rozgrywki, to będzie mega ciężko, więc... Wow, szelka. Raz, raz. Nie dostała. Au! Wcisnęła mi jeszcze. Proszę panią, proszę panią. Dobra. Ja jej też tak potrafię wcisnąć. Patrzcie, ciach. Aj, teraz nie weszło. Dobra, teraz dostała. Teraz nie. Ajajaj, nie wiem, czy ten spike będzie faktycznie dobrym pomysłem. Dobra. Obita, obita. Jej już z nami nie ma. Ten. Kick jest jakiś. Hop. Tego spowolnię. Postaram się teraz podjechać. Raz. Dwa. Ale tu jest zacięta walka. Trzy. Leży. Okej, okay, udało się. Dobra, czyli wiem, jaka jest taktyka. Pierw spowalniamy, później podjeżdżamy. No dobra. Trzy power cubesy na moim koncie. Mało. To jest mało. Dynamite! Wow, wow, wow! Przyjacielu. No i właśnie, ja teraz do niego nie podejdę za żadne skarby. Będzie mi mega ciężko. On będzie cały czas rzucał przez ten płot we mnie. A, chyba go kruk obija. Czy mi się wydaje? W sumie to mogę podkręconą wpuścić parę razy. Nie ma. Nie ma. Ej, nikogo tutaj nie ma. W tych krzakach. Jak to się stało? Jak to się wydarzyło? Dobra, no i walczymy z Dynamikiem. No nie wiem, czy nam się uda to wygrać. Ma 6000 życia. On nie będzie chciał. On na pewno nie będzie chciał z nami tutaj w walkę się wdawać. Jakoś ładnie trzeba go zbejtować. Idealnie, idealnie, idealnie. Ależ to zrobiłem perfekcyjnie. Wyczułem go pięknie. Miałem tą przewagę, że stałem w krzakach. Go tam niestety nie było. Musiał strzelać na oślep. Wyczułem moment. No i znokautowałem go w pierwszej rundzie. Moi drodzy zadymiarze, to by było na dzisiaj na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Sprawdźcie też na moim kanale inne serie, ponieważ kontynuuję serię z kwadratowej masakry oraz wjeżdżają nowe odcinki z Minecrafta. Jeżeli jesteście zainteresowani, gramy z Szakiem, mega fajne tryby. Koniecznie obejrzyjcie. Dołączcie do mojego Instagrama oraz Discorda. Ja dziękuję dzisiaj wszystkim za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!